Bardzo taka prosta i klarowna jest sekwencja wydarzeń, które, o których czytamy, które nam przedstawiają kolejne fragmenty dziejów apostolskich czytane codziennie. Zacznijmy od tego, że najpierw Bóg wybiera poganina, setnika rzymskiego Korneliusza, ażeby był pierwszym poganinem i to ochrzczonym przez pierwszego z apostołów Piotra. Bóg musi przełamać opory ze strony apostoła, jego przywiązanie do tradycji kultycznej Izraela, do zasad czystości rytualnych, ażeby wszedł do domu poganina i zaczął mówić o Jezusie. Przekonał się. Wie Piotr, że można chrzcić człowieka nieobrzezanego i można wejść do domu pogańskiego jako Żyd. Po drugie, ci, którzy dotarli jako wierzący heleniści z Jerozolimy do Antiochii Syryjskiej, zaczynają, nie wiemy z jakich powodów, ale głosić Ewangelię poganom. Robią to w sposób stały, w sposób systematyczny. Tak jakby byli pouczeni, jakby byli przekonani. Potrzebują oczywiście poparcia, potrzebują potwierdzenia ze strony Kościoła Jerozolimskiego i otrzymują je poprzez ocenę, poprzez rozeznanie, poprzez człowieka pełnego Ducha Świętego, jakim jest Barnaba. Wreszcie jest przygotowany także Paweł apostoł, który został pochwycony przez Chrystusa w drodze do Damaszku, zawrócony z drogi prześladowania na drogę głoszenia Ewangelii i to Ewangelii poganom. Zostaje przywołany do tej Antiochii Syryjskiej, w której to po raz pierwszy zaczęto masowo, systematycznie chrzcić tych, którzy są nieobrzezani, którzy nie zachowują prawa mojżeszowego, ale wierzą w Jezusa Chrystusa i otrzymują Ducha Świętego, tak jak ich żydowscy współbracia w wierze. Dziś słyszymy o przejmującym i decydującym momencie dla tej misji do pogan. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo, to także jest w Antiochii Syryjskiej, gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. To jest początek tak zwanej pierwszej podróży misyjnej Pawła, a więc takiej podróży apostoła Pawła. Na początku na czele tej ekipy stoi Barnaba, której jedynym celem jest zatrzymywać się w kolejnych miastach, ażeby głosić Ewangelię. To dlatego celu naczelnego będą podejmować pracę, ażeby się utrzymać. Będą otrzymywać także i wsparcie na drogę, ażeby dalej pójść i coraz dalej docierać z Ewangelią. Doszliśmy do takiego momentu, ale trzeba powiedzieć, że także i po tym wyruszeniu w pierwszą podróż pojawią się także i trudności i niezrozumienia ze strony i Barnaby, i jego bardziej jeszcze kuzyna Jana zwanego Markiem, że pojawi się także niekonsekwencja ze strony Piotra apostoła, który będzie nieuczciwy, niejednoznaczny w swoich postawach wobec tych, którzy zostali ochrzczeni bez obrzezania, że będzie zdawało się, że sam będzie potępiał wspólnotę stołu z tymi, którzy wierzą w Jezusa, a nie są obrzezani. A jednak ten zamiar Boży, ażeby Ewangelia docierała do krańców świata, do kolejnych narodów, aż po granice Cesarstwa Rzymskiego, a później także przekraczając granice dotarła do barbarzyńców poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. Ten proces postępuje naprzód. Dziękujmy Bogu dziś za to, że tak konsekwentnie zmierza do tego, ażeby zbawienie stało się udziałem tych wszystkich w coraz szerszym kręgu na kolejnych kontynentach, żeby mogli kolejni usłyszeć zwiastowanie Ewangelii, przyjąć chrzest i stać się wyznawcami Jezusa z nadzieją zbawienia. Przyjmijmy
Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.